Uwaga, ze względu na politykę YouTube, ten materiał przeznaczony jest dla osób powyżej 13 roku życia. Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Neko Para. Kashao Minadoki to młody mężczyzna, który jest cukiernikiem. Pewnego dnia wraz z siostrą znajduje w pudełku dwie urocze dziewczynki, które ktoś porzucił. Dziewczynki nie są zwykłymi ludźmi, ale kotkami, czyli catgirls. Czekola i Vanilla, gdyż tak kociakom na imię, zostają przygarnięte przez rodzeństwo Minadukich i gdy dorastają, postanawiają pomóc Kashao w prowadzeniu cukierni. Neko Para z 2020 roku to 12-odcinkowe anime będące kolejną adaptacją gry Visual Novel, która jest grą dla dorosłych. Gra doczekała się już dwóch adaptacji. Pierwszą była prawie godzinna owa, której kreska jest nieco dojrzalsza od serii odcinkowej. Drugą adaptacją był 20-minutowy odcinek, w którym widzieliśmy dzieciństwo naszych bohaterek. Oprócz Czekoli i Vanili mamy także inne kocie, urocze dziewczyny, różniące się od siebie nie tylko wyglądem, ale i charakterem. Neko Para, pomimo słodyczy, to tytuł dosyć ciężki w odbiorze. Dlaczego? Oryginał, jak już wspominałam, jest grą erotyczną. W anime za to nie znajdziemy żadnych scen seksu. Dla fanów visual novel seria TV będzie po prostu nudna i pozbawiona tego, co wydawać by się mogło najważniejsze. Jednak są jeszcze takie osoby jak ja, którym osłodzenie i ugrzecznienie tytułu w żadnym stopniu nie przeszkadza. Neko Para to lekki i niezobowiązujący tytuł, pełen uroczych neko dziewczyn. Powinno się do niego podchodzić z dużą dawką dystansu, tym bardziej iż w świecie przedstawionym w anime kociaki muszą mieć swojego pana, tak jak zwykłe zwierzęta, i aby móc samemu wyjść poza dom, muszą dostać dzwoneczek, który zawieszą na szyi. Jako gra tytuł z pewnością dostarcza więcej emocji, jednak nie każdemu zależy na erotyce w pikselach. Ja osobiście preferuję ugrzecznioną, animowaną Neko Parę i podchodzę do tego jak do słodkiej, czasami wręcz przesyconej słodyczą animacji. Mogę zdradzić, że moją ulubienicą jest od lat Czekola. Neko Para to dobry tytuł na nudę albo gdy szukacie czegoś, co nie zmusi Was do myślenia. Od słodkie kotki robiące słodkie rzeczy. Plus tego tytułu to również fakt, że ecchi owszem jest, ale nie działa na nerwy. Przynajmniej mi nie działało, a uwierzcie, jestem na to wyczulona. Czy polecam? Owszem, ale nie każdemu. Muzyka jest tak samo jak anime, słodka i urocza, kreska ładna, a postacie, no cóż, są po prostu kawaii. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!